Miro to był taki mecz, o którym zadecydował pewnie jeden błąd Zagłębia. Jak ocenisz to spotkanie wygrane przez nas 1-0? Najważniejsze jest, że wygraliśmy dzisiaj ten mecz. Wszyscy od początku wiedzieliśmy, że nie będzie to taki mecz, który, nie wiem, wygra Zagłębie 2-3-0, czy Krakowia wygra 2-3-0. Bardzo ważne teraz rundy finalowej spokojno grać i wygrywać. I można zobaczyć teraz u tym pierwszym meczami, który grają wszyscy. Żadnie nie wygrywa z 2-3-0, wszyscy tak na 1-0, 2-0. Także wiedzieliśmy od początku, że będzie ciężki mecz i jeśli wygramy, wygramy z jedną bramką na końcu. To był dla Was taki rewanż po tych dwóch porażkach z Zagłębiem Lubin w tym sezonie? Tak, to bardzo chcieliśmy rewanżować się z Zagłębiu dla te dwa przegrane mecze i dzisiaj nam się udało i musimy się cieszyć z tego. W Gliwicach po zejściu Piotra Polczaka przejąłeś opaskę kapitańską i mówiłeś, że to dlatego, że byłeś najbliżej. Dzisiaj nie byłeś najbliżej, a mimo wszystko ta opaska znów była na twoim ramieniu. To może jednak jesteś takim rezerwowym kapitanem? Można tak powiedzieć. Udało nam się zremizować i dobrze zagrać u Gliwicach ostatnich 20 minut i trener nic nie chciał zmieniać. Dzisiaj znowu 5 minut byłem kapitanem i cieszę się tego.